Chciałem się z wami podzielić takimi dwoma krótkimi przeżyciami z Bogiem. No i wszeteczeństwo. Ja kiedyś myślałem, że wszeteczeństwo to jest chęć podobania się nie tylko swojej kobiecie, ale i innym na przykład kobietom. Tak sobie kiedyś myślałem. Ale nasz zespół Świętych Skrybów trochę mnie poszerzył w tym temacie, ponieważ okazuje się, że wszeteczeństwo to jest dosłownie lansowanie się. Lansować się, czyli robić wszystko, żeby stać się popularnym. I odbierany przez innych w pożądany sposób. No i okazało się, że jestem przetecznikiem. Nie tak dawno zupełnie. Zobaczyłem, że jakiś czas temu cieszyłem się z tego, że mam żonę, ponieważ ona wreszcie będzie mogła złożyć świadectwo o tym, jaki jestem fajny, ale skutek był odwrotny. No i pastorzy dowiedzieli się, że nie jestem taki fajny. Dowiedziałem się, że na przykład zobaczyłem, że przeżyłem coś z Bogiem i od razu myślę, żeby to powiedzieć Arturowi. Od razu taka myśl mi się pojawia, żeby się wylansować i w ogóle pochwalić, jak jestem fajny, że taką fajną rzecz przeżywam. W piątek na ewangelizacji powiedziałem trochę za dużo. W kontekście sterowania odbieraniem mnie. I powiedziałem do Wiktoria, tak się głosi. Po tym, jak skończyłem głosić. To było niepotrzebne. Przeprosiłem Wiktora, bo byłem przetecznikiem. Powiedziałem Rafałowi Dysińskiemu wczoraj pewną historię, Rafał. I wybrałem nie być przetecznikiem, bo chciałem sobie przypisać pewną małą chwałę odkrycia czegoś, co tak naprawdę powiedziała mi Agata na temat tego, że pamiętasz, jak rozmawialiśmy wczoraj. Mówiłem ci o tym, że jak Jezus się manifestował, to pojawiali się religijni ludzie. Ja powiedziałem, że to ty mi powiedziałaś. Więc wybrałem nie być przetecznikiem. I ostatnio pomodliłem się, powiedziałem coś takiego. Boże, ja wiem, że albo ja się będę lansował, albo ty mnie wypromujesz. Powiedziałem, nie chcę być przetecznikiem. Nie chcę być przetecznikiem. Chcę, żebyś ty mnie wypromował. Może to być w wieku 80 lat. Może to być na krótko przed odejściem do Pana. Może to być w przyszłym tygodniu. W ogóle na tym nie zależy. Powiedziałem na to amen. I to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, chciałem się bardzo z wami podzielić, bo my jako fundamentaliści tutaj bardzo dużo wiemy na temat prawdy. I to jest fajnie znać prawdę w jakiejś kwestii. I ja się dowiedziałem, że ja jestem synem, że mogę mieć odczucia syna, że Bóg mnie zaakceptował. Mam tę prawdę w głowie, więc jest fajnie. Parę miesięcy w 2017 roku, tam gdzieś w połowie kwietnia, przez słowa piosenki powiedział do mnie Bóg. Słowa piosenki brzmiały tak. Nic nie musisz udowadniać, swoich błędów uzasadniać. Ważne, żebyś do mnie przystał. Dla mnie zawsze i wszędzie będziesz błyszczał. Dalej jest to, co było, jest legendą. Teraz jesteś ze mną. Super. Miałem objawienie, w ogóle wpadło to do mojego serca. Pięknie. A to jest za mało w kwestii synostwa. Trzeba się dowiedzieć. Trzeba jeszcze jedną rzecz zrobić. Zburzyć stary tok myślowy. I to, co ostatnio przeżyłem. Pomimo tego, że wiem, że Artur mnie kocha, jest moim ojcem, jest moim przyjacielem, to jakiś czas temu zadzwonił do mnie i mówi, co robisz, co tam u ciebie? Chciałem cię usłyszeć, co tam u ciebie? A ja zacząłem się tłumaczyć Arturowi, co robię. Czułem się winny, że jest godzina 15, ja już jestem w domu, powinienem nie być dłużej pracować. Klikam w sumie na komputerze, śpię po 4 godziny, ale czuję się, że się opierniczam, że w ogóle robię coś nie tak. I od 15
chodzę taki trochę skołowany, pomimo tego, że wiem, że jestem synem, że wpadło do mojego serca słowo przez piosenkę, którą wam zacytowałem. Pomimo tego, że wiem, że mam stare toki myślowe w danej dziedzinie i muszę je zburzyć. Pomimo tego, że wiem już, że ci ludzie mnie kochają, to dzwoni do mnie mój tata i pyta się, co u ciebie, co robisz, bo chciałem cię usłyszeć. Ja nie uwierzyłem. Następnego dnia rano o 4:50 na peronie patrzyłem sobie i dokopałem się do tego, o co poszło. Okazuje się, że mój ziemski tata większość przez moich lat dzwonił do mnie w 3 przypadkach, żeby skontrolować, czy wszystko jest u mnie ok, ponieważ bał się o mnie, bo coś przyszło z jakiegoś urzędu, jakieś pismo. I tak naprawdę zaspokoić swoje lęki. Ja na podstawie tego programu, który miałem przez lata, bo dzisiaj z moim ojcem jest inaczej. Dzisiaj mam świetną relację z moim tatą. Bardzo go kocham. I on też mnie. Sobie to mówimy. Ale ja wiedziałem, że w ogóle moja bania była zaprogramowana tymi 3 rzeczami. Ja dokopałem się o 4:50 rano na dworcu stojąc do tego, że ja nie uwierzyłem mojemu duchowemu ojcu. I zadzwoniłem do niego. Przeprosiłem go za to, że nie uwierzyłem mu. Ale jak ja wtedy na tym dworcu stałem, ja byłem tak szczęśliwym człowiekiem, że w przeciągu kilkunastu godzin dokopałem się do prawdy, bo ja jestem taką osobą, która szuka. Ja zawsze znajdę. Dokopałem się do prawdy i zacząłem się tak cieszyć, że jak pociąg przyjeżdżał, to krzyknąłem sobie Alleluja! Nie? Ale się zasłoniłem tym pociągiem. Za drugim razem krzyknąłem głośniej. A za trzecim razem tak ryknąłem Alleluja! Że kobieta patrzyła na peronie, patrzyła na mnie i tak się zdziwiła. Ja zacząłem tam tańczyć w ogóle i się cieszyć po prostu. Mówię, królestwo podobne jest do Przemysława, który kopał i się dokopał. Się cieszyłem. Wiecie co, to w ogóle cieszmy się prawdziwie. Cieszmy się na 100%. Kiedyś były menadżer, wiecie o czym mówię. Trzeba się cieszyć. I trzeba kopać, się zawsze wykopiesz. Chciałem się podzielić z wami tym, że po prostu się dokopałem do prawdy kolejny raz. I to jest piękne przeżycie. To mnie mega uszczęśliwia. Amen.